Spotkanie jest połączone z promocją książki ojca Michała Paucha Dlaczego Tomasz? To tytułowe pytanie na pewno nurtuje każdego. Odpowiedź jest w książce. Rozmawiać będzie ojciec Michał Paluch, dominikanin, rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojca Dominikanów i pan Marek Kito z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dziękuję bardzo, zapraszam. Na koniec spotkania oczywiście będzie możliwość zadawania pytań czy dzielenia się komentarzami właśnie z naszymi gośćmi. Do tego zapraszam, żeby podchodzić do mikrofonu. Marek tutaj powiedział, że przy okazji tego spotkania odbędzie się promocja książki. Ja mam nawet bardziej ambitną myśl o tym spotkaniu, że ona generalnie poświęcona jest promocji tej książki. Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie ta książka. Można by wprawdzie powiedzieć, że nie byłoby tego spotkania też, gdyby nie ojciec Michał, ale ojciec Michał jest skromny, więc nie będę go tak peszył. Książka wyszła jako publikacja Instytutu Tomistycznego. Instytut się jakoś tak do tej pory też mocno nie sprzedawał w Krakowie, więc też mamy nadzieję, że dzięki temu też jakoś bardziej dotrze do krakowskiej publiczności, że takie publikacje istnieją. Może ta presja Państwa pragnienia zdobycia tych publikacji też wpłynie na różne czynniki, że zaczną je sprowadzać. Także tutaj na tym stoliku na koniec też będzie można nie tylko tę książkę, o którą nam tu przede wszystkim dzisiaj chodzi, ale tam jeszcze ze dwie pozycje albo trzy Instytutu też spoczywają. Natomiast no, my mamy do czynienia z książką Dlaczego Tomasz i taki przyświeca nam, jak Państwo wiedzą, takie hasło, które organizatorzy umieścili na plakatach Tomasz z Akwinu, zagrożenie dla teologii czy szansa. Ten tytuł, z tego co usłyszałem, został zaproponowany wręcz przez ojca Michała, więc ja myślę, że na razie po tak się trochę skryję w wygodniejszej roli pytającego po prostu o sam tytuł, bo myślę, że skoro nas ten tytuł jakoś tam zgromadził, to warto go wyjaśnić. I zapytałbym najpierw właśnie ojca Michała, o jakie to zagrożenie lub szanse wychodziło. Skąd to pytanie, które sobie zadajemy na samym wstępie? Proszę Państwa, ja formułując ten tytuł czy podtytuł spotkania, w którym uczestniczymy, tak naprawdę myślałem tak czysto formalnie, że to taki jest dodatek, który niemalże można dodać do każdego autora i do każdego tematu. I to przyznam się tutaj szczerze, bije się w piersi, że to no nie jest wybieg najbardziej oryginalny, że to jest manewr dość banalny. Natomiast to pan Marek mnie tutaj sprowokował do tego, żeby sobie to przemyśleć i jakoś tak lepiej uzasadnić. W związku z tym, zastanawiając się nad tym, przypomniałem sobie opowieść jednego z profesorów teologii dogmatycznej we Fryburgu, ojca Torella. Może niektórym z Państwa jest to postać znana, bo ojciec Torell napisał najważniejszą, tak przynajmniej do dziś się uważa, monografię dotyczącą Tomasza z Akwinu, Życie i dzieło. To wyszło także w języku polskim, ta jego monografia. Otóż opowiadał, że kiedy w latach 80. przybył do Fryburga szwajcarskiego po to, żeby wykładać teologię dogmatyczną, to przez kilka lat, chociaż przybył z Komisji Leonina, z instytucji, która zajmowała się krytycznym wydawaniem tekstów Tomasza, przez kilka lat bardzo uważał, żeby nic nie mówić, wykładając teologię dogmatyczną o świętym Tomaszu. Broń Boże, nic o Tomaszu, bo jakiekolwiek wchodzenie w tomizm, w tego typu tematy, od razu powodowały
zwracanie się studentów od jego wykładów, szukanie sobie innych mistrzów na Uniwersytecie Frybulskim. W związku z tym, no, ta historia pokazuje, że święty Tomasz zaczął być także przez Fakultety Teologii, katolickie Fakultety Teologii w latach 70., 80. odbierany, przeżywany jako rodzaj zagrożenia. Skąd się to wzięło? Ja myślę, że to dla wielu z Państwa jest pewnie historia znana, ale wypada mi ją tutaj przypomnieć. Na Soborze Trydenckim przyjęto zwyczaj, że przynoszono na obrady i składano na ołtarzu zarówno Pismo Święte, jak i Sumę Świętego Tomasza. Te dwa dzieła, po to, żeby każdy, kto będzie miał jakąkolwiek wątpliwość w czasie obrad, mógł podejść i na bieżąco się poinformować u autora, który wydawał się najbardziej godnym zaufania. No i w związku z tym, po Soborze Trydenckim w Kościele Katolickim Tomasz stanie się autorem numer jeden, punktem odniesienia całej teologicznej tradycji, także filozoficznej w Kościele Katolickim tradycji, co doprowadzi także w jakiejś mierze do ideologizacji lektury jego dzieł. Z jednej strony oczywiście wyda to wspaniałe owoce w postaci wydania krytycznego jego dzieł, Commissio Leonina, czyli instytucja zakonu dominikańskiego, która zajmie się krytycznym wydawaniem dzieł Tomasza, przyjmie normy wydawania tekstów, jakich no, nie przyjmowano wcześniej wobec żadnego z autorów. I to jest ten wspaniały owoc, który możemy do dzisiaj się cieszyć, mimo że ta edycja jest jeszcze nieskończona. Ale z drugiej strony no, Tomasz stanie się troszkę używany jednak jako młot na czarownicę, jako ktoś, kto jest ulubionym narzędziem tortur stosowanym wobec wszystkich, którzy zaczynają w jakikolwiek sposób na polu filozofii czy teologii eksperymentować. Sobór Watykański II po tym okresie przyniesie no, rzekome wyzwolenie od świętego Tomasza w imię powrotu do źródeł, w imię powrotu do ojców Kościoła. Właśnie no, nie tylko Tomasz, nie przede wszystkim Tomasz, ale przecież mamy w Kościele ojców Kościoła. W związku z czym Tomasz niejako wróci do szeregu. No ale cały ten proces po Soborze Watykańskim II odkrywania ojców, sprowadzania świętego Tomasza na nowo do szeregu, jak dzisiaj zaczynamy widzieć, on tak naprawdę pomógł Tomaszowi. Pomógł Tomaszowi, bo zaczynamy dostrzegać, jak on w tym szeregu no, trochę wystaje ponad wobec innych autorów, z różnych względów, o których możemy za chwilę sobie porozmawiać. Natomiast w związku z tym, tak jak teraz myślę o tym pod tytule naszego spotkania, to ja miałbym ochotę go przeformułować i powiedzieć święty Tomasz z Akwinu, nie zagrożenie dla teologii czy szansa, ale raczej od zagrożenia do szansy. Bardzo piękne, bardzo dziękuję za ten taki historyczny też wywód, bo zapewne, tak jak ojciec powiedział, większość z Państwa to jakoś kojarzy, te koleje losu tomizmu, ale zawsze warto przypomnieć. To jeszcze dorzucę, bo też tego ojciec Michał nam nie powie, ale ojciec Michał, i to jest ważne w naszym spotkaniu, ma w pewnych kręgach, jak mnie mam dobrze poinformowanych, jak ufam, że bardzo dobrze poinformowanych, opinię jednego z najlepszych znawców Tomasza, jakich mamy w naszym kraju. Nie żebym coś ujmował ojcu Pawłowi, który tam siedzi, ale mamy tutaj do czynienia z dwoma bardzo znakomitymi znawcami świętego Tomasza, także też można z pewnym zaufaniem słuchać, co nam mówią na temat świętego Tomasza. Więc myślę, że po tym takim wstępnym wyjaśnieniu można przejść do drugiego tematu, znaczy do drugiego tytułu, jakby, który nam przyświeca, bo oprócz tytułu, jaki nadano spotkaniu, jest też tytuł nadany książce. Tu rzeczywiście organizatorzy mieli pewien problem ze mną, bo ja jakoś nie uczestniczyłem w ustalaniu tych tematów, a ja się czepiam słów jakoś tak bardzo nam. Do mnie przemówiło, że chrześcijaństwo jest religią logosu, czyli słowa, więc słowa mają dla mnie znaczenia. Nie za bardzo lubię słowa rzucane tak sobie. Więc skoro pytanie, dlaczego Tomasz, to chciałem je troszkę rozwinąć. Znaczy, przepraszam, zawsze ciągle chodzi za mną jedno głupie skojarzenie, bo jak widzę ten tytuł, dlaczego Tomasz, to zawsze mam ochotę odpowiedzieć, dlatego to mam, że dostałem od autora. ale oczywiście nie o to chodzi.
Ja bym rozwinął. Ojciec Michał, myślę, że w kontekście tych przed momentem wypowiedzianych wyjaśnień już trochę przeczuwamy, czemu ta książka się nazywa Dlaczego Tomasz? Ale spróbuję podrążyć dalej, mimo że ojciec już zaczął na to pytanie trochę odpowiadać. Ja sobie dopisałem do tego pytania parę innych. Czemu Tomasz? Czemu wciąż na nowo Tomasz? Czemu nieustannie jednak Tomasz? I jak się czyta tą książkę, która jest zbiorem różnych artykułów, to ma się czasem takie wrażenie, że może mylne, ale że autorowi przyświeca taka myśl, że Tomasz mimo wszystko. Nie wiem, czy dobrze to odczytuję. No, mam do czynienia z dominikaninem, więc mnie to bardzo nie dziwi, ale jakby ojciec coś na ten temat powiedział, bo mam wrażenie, że ojciec się tu tak trochę czuje takim też apologetą Tomasza. Na pewno to jest tak, że ta książka powstała po to, żeby spróbować uzasadnić zdanie, że Tomasz wystaje z tego szeregu, o czym mówiłem przed chwilą, więc w jakiejś mierze muszę się przyznać do apologii, tak? Uważam, że chciałem bronić roli i miejsca świętego Tomasza, szczególnie w teologii, w refleksji teologicznej dzisiaj. Może tylko wypada mi i chciałbym jasno tutaj powiedzieć i sprostować bardzo miły dla mnie sąd pana Marka, że należy do jakichś eminentnych tomistów. Ja myślę, proszę państwa, że my niestety żyjemy w takiej epoce, że jakichś wielkich i eminentnych tomistów nie ma po prostu. Ta epoka się jakoś zamknęła, skończyła. I teraz to, co możemy zrobić, z całym szacunkiem w ogóle do eminentnych tomistów, którzy są tutaj na sali ojca Mateusza Przanowskiego i ojca Pawła Krupy. Natomiast no, to, co możemy zrobić, to spróbować jak gdyby przenieść ten ogień tradycji dalej. No i może i tak też widzę swoje zadanie i to jest odpowiednia perspektywa, żeby też rolę tej książki widzieć i interpretować. Otóż natomiast przechodząc jakby tutaj do meritum, do tego, co dla nas istotne. Otóż proszę państwa, ja myślę, że ja sobie tak przed tym naszym spotkaniem, kiedy już wiedziałem, że pan Marek chciałby także o tego typu rzecz mnie tutaj dzisiaj zapytać, to sformułowałem taki swój osobisty, ale może państwo się też w tym odnajdziecie, taki krótki dowód na aktualność świętego Tomasza, czy też trzy argumenty, które składają się dla mnie w pewną całość, jeśli chodzi o rolę i wagę Tomasza jako kogoś, kto może być dla nas przewodnikiem w teologii i w filozofii także w jakiejś mierze też. Otóż pierwsza sprawa jest taka, że proszę państwa, kiedy my mówimy Tomasz z Akwinu, to tak naprawdę to pod tym zawiera się chrześcijańska tradycja. Myślę, że to wszyscy, którzy zaczynają Tomasza historycznie badać, bardzo szybko konstatują, że bardzo niewiele jest w jego dziele wątków, które są naprawdę oryginalne. Bo kiedy zaczynamy tak pod spodem grzebać, że tak brzydko powiem, okazuje się, że poglądy, które znajdujemy w jego dziełach, no to albo to jest Jan Damasceński, albo to jest Albert Wielki. Często bardzo to jest Albert Wielki, jeśli chodzi o jakieś rzeczy takie, które dla średniowiecza są nośne i nowe. No albo to jest Augustyn. Albo to jest Augustyn, to są też ojcowie kapadoccy, dla których Tomasz ma olbrzymią atencję, to jest Jan Chryzostom, bynajmniej Tomasz nie jest zamknięty na tradycję wschodu. A tu już tutaj do pana Marka się uśmiechnę, bo wiem, że to dla niego są sprawy drogie. No otóż to oczywiście. I w związku z tym to, co w przypadku Tomasza jest oryginalne, to bardzo często jest zestawienie tych pewnych elementów tradycji w spójną całość. To jest rozłożenie akcentów. To jest uwypuklenie elementów nośnych. To jest oryginalny wkład Tomasza, który jest też nie do przecenienia. Ale w związku z tym mamy autora, który jest po prostu
no tak ośmielę się powiedzieć, myślę, że to naprawdę nie jestem daleko tutaj od prawdy, nośnikiem chrześcijańskiej tradycji. Zebrał ją i podsumował w XIII wieku i równocześnie przekazał dalej. Druga sprawa, no w zasadzie z tą pierwszą ściśle związana, ale myślę, że warto ją pokazać jako element odrębny. Otóż Tomasz to jest ktoś, kto widzi całość, myśli całością. Jest kimś, kto proponuje w związku z tym taki opis rzeczywistości, który stara się ogarnąć i wszystkie nośne i najważniejsze elementy filozofii, i wszystkie nośne i najważniejsze elementy teologii, zgodnie z tym, co w jego czasach, w XIII wieku, jest dla intelektualisty Kościoła, który jest dobrze poinformowany i dobrze, bardzo pracowity, dostępny. W związku z czym to, co jest olbrzymią wartością Tomaszowej syntezy, to nie tylko, że to jest tradycja, że tak powiem, czyste źródło tradycji dla nas, ale jeszcze pewna całość, w której Tomasz jest mistrzem syntezy takiej, gdzie jego wnikliwie analizujący całą rzeczywistość umysł bardzo dba o spójność tego, co proponuje. Oczywiście będą jego komentatorzy później w ciągu wieków szukać różnych napięć, które tam można znaleźć, stawiać pytania wobec pewnych rozwiązań, które postawi, ale jest tam próba ogarnięcia całości, o jaką trudno w dziejach chrześcijańskiej teologii. Przy czym, proszę Państwa, sprzyja mu też, myślę, czas, kiedy to jego dzieło powstaje. Bo proszę zwrócić uwagę, że Tomasz już żyje w czasie, kiedy podstawowe prawdy chrześcijańskiego dogmatu, one zostały sformułowane. Pierwsze tysiąclecie to jest czas, kiedy najlepsze umysły chrześcijańskich intelektualistów, one pracują nad tym, żeby najpierw sformułować, później wyciągnąć konsekwencje z dogmatu chalcedońskiego, w gruncie rzymskiego, najpierw po kolei, jakby sobory wokół tego pracują, nie wyłącznie, ale to jest czas jak gdyby odkrywania. Tomasz to już jest epoka, kiedy my mamy dostatecznie dużo dystansu, żeby właśnie postarać się o to, żeby w tym momencie już ogarnąć i zinterpretować całość. I równocześnie to jest jeszcze właśnie ten moment dla Christianitas, kiedy ta synteza też jest możliwa. Bo za chwilę to się okaże, że to wszystko z różnych względów, to wszystko jest bardzo skomplikowany proces, wielowymiarowy proces. Historia refleksji chrześcijańskiej, nie tylko chrześcijańskiej, potoczy się w takim kierunku, że to ogarnięcie całości, objęcie całości stanie się coraz bardziej trudne, stanie się niemalże niemożliwe. Więc drugi punkt, który chciałbym tutaj wydobyć, to jest całość. I trzeci element, o którym chciałbym wspomnieć, tak jakoś mi się to dzisiaj układa, ciągle po trzy, to jest najbardziej osobisty zresztą z tych rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. No ja przyznam się, proszę Państwa, że ja jestem ciągle ujmowany przez Tomasza, przez jego teksty, tym, że Tomasz nie próbuje mną manipulować. Że Tomasz nie próbuje w żaden sposób mnie kupić. Że u niego nie ma żadnego captatio benevolentiae. To znaczy, że jak ja biorę jego tekst do ręki, to ja wiem, że jego interesują dwie rzeczy. Żeby było adekwatnie w stosunku do rzeczywistości, tak jak jest w stanie to, biorąc pod uwagę to wszystko, co wie i co jest dla jego umysłu dostępne, jak on jest w stanie to sformułować. I druga sprawa, żeby to było jasne, żeby to było klarowne, żeby to był wywód, który mnie przekona mocą samego argumentu, który nie porwie mnie na jakąś błyskotliwie brzmiącą frazę, ale który mnie przekona siłą samej argumentacji. W Tomaszu mam wrażenie, i ja przynajmniej się mnie to ujmuje, mnie to od razu jak gdyby ujmuje. W Tomaszu jest jakby nawet takie świadome wycofanie się, jeśli chodzi o używanie języka,
do takiego języka, który jest techniczny, który jest prosty. Tomasz potrafił się posługiwać słowem, bo mamy jego hymny eucharystyczne, które świadczą o tym, że on potrafił być też artystą, jak wydawało mu się to potrzebne. Ale w swoich tekstach on jest taki, no chciałoby się powiedzieć, taki czasami niepokojąco dla nas prosty, właśnie dlatego, że interesuje go wyłącznie budowanie argumentów i on chce, żeby czytelnik dał się przekonać argumentacji, a nie polotowi błyskotliwości tego, który mu te argumenty przedstawia. I więc, proszę Państwa, tradycja, czyste źródło tradycji, to po pierwsze. Po drugie, całość. Mamy kogoś, kto w zasadzie całą rzeczywistość próbuje nam jednak jakoś zinterpretować, biorąc pod uwagę i aspekt filozoficzny, i aspekt teologiczny, w taki sposób, żeby to dało się, bym powiedział, spójnie zobaczyć razem. No i trzecia sprawa, ktoś, kto chce nas przekonać siłą swojego argumentu, a nie nami manipulując. Ja ośmielę się powiedzieć, proszę Państwa, no ale proszę mnie sprostować, proszę ze mną tutaj dyskutować, jeśli Państwo się z tym nie zgadzacie, że ja nie widzę takiego autora później w chrześcijańskiej tradycji, który by te trzy cechy, te trzy rzeczy miał naraz. Można znaleźć takich, którzy mieli dwie spośród tych rzeczy, ale wydaje mi się, że wtedy zawsze tej trzeciej brakuje jakoś. No i to jest taki mój osobisty mówię tutaj dowód na tą wyjątkowość Tomasza. Ojciec Paweł się bardzo zachmurzył, więc ja myślę, że później w dyskusji to myślę, może mnie sprostuje. Nie wiem, w czym miałby sprostować, tylko chyba przez przewyższenie jeszcze, ale tak. Trochę tak podążamy, chociaż ojciec Michał akurat wie, o co ja go mam pytać, więc to nie dziwi mnie to strasznie, ale trochę rzeczywiście podążamy po tropem skojarzeń, które proponowałem ojcu przed tą rozmową. Pewnie łatwo zauważyć, że spora część tej pochwały Tomasza no jakoś współbrzmi z motywami encykliki Eterni Patris, która tego Tomasza zalecała pod koniec XIX wieku. Fides et ratio. No też, choć Fides et ratio bym jeszcze parę innych rzeczy znalazł, ale takich jakby set contra. Ale okej. Bardzo dziękuję za to też piękne świadectwo takiego właśnie ducha. Myślę, że właściwego dominikanom, ale tutaj było to bardzo piękne przez ten osobisty ton. Czemu ten Tomasz, myślę, że warto słuchać ludzi, którzy właśnie wiedzą, dlaczego jawi im się dany myśliciel jako no taki właśnie najpełniejszy reprezentant tej syntezy. Myślę, że tak, trochę wyjaśniliśmy, ojciec Michał wyjaśnił, ten efekt wahadła, taki, wskutek którego dziś wypada jakoś bronić Tomasza, bo rzeczywiście Tomasz, który właśnie z powodu, o której ojciec Michał przed chwilą przepięknie powiedział, został uznany za sztandarowego myśliciela chrześcijaństwa, przynajmniej w wersji łacińsko-katolickiej. Potem nastąpiła właśnie ta ideologizacja z powodu tej wielkości, której chyba takim odbiciem wahadła było to, o czym ojciec mówił, cytując wspomnienia ojca Torella z Fryburga, tak? Z Fryburga. No i teraz mamy właśnie dzieło ojca. Mamy rozważania o Tomaszu, prezentację jego myśli w różnych aspektach. Przyznam, że jak czytałem tą książkę, to jakby w dwóch rzeczach się jakby dwie rzeczy tak jakoś do mnie napłynęły. Ja, jak ojciec Michał wie, a Państwo proszę, żeby nie rzucali od razu kamieniami, nie jestem tomistą. I czytając tą książkę się w tym utwierdziłem. Niemniej jednak też absolutnie jestem zgodny, że Tomasza zupełnie nie można wykluczyć, zapomnieć, zepchnąć gdzieś w kąt. Stąd teraz mam takich parę pytań
Odrobinkę może prowokacyjnych, ale też myślę, że ważnych właśnie dlatego, o czym też ojciec mówił na początku, że ten Tomasz naprawdę nic nie traci, jeżeli się go ustawi w tym szeregu, bo jednak szereg istnieje, bo jednak oprócz Tomasza zdaje się, że ktoś jeszcze jest. Więc ja mam właśnie trochę takich pytań. Właśnie zastanawiam, czy nie zacząć od tej najbardziej takiej, tylko pozornie mam nadzieję, złośliwej. Bo chciałem zapytać, czy Tomasz za chwilę ma jakieś słabe strony jego myśli? Tak. Proszę Państwa, ja może też powinienem tutaj pozwolić sobie na w dalszym ciągu osobisty ton. Trzeba powiedzieć, jak ja też ten swój projekt książki i w związku z tym podejścia do Tomasza rozumiem. Nie chciałbym, żeby to wszystko, co powiedziałem dotąd, zabrzmiało w taki sposób, jakbym uważał, że dziś święty Tomasz wystarczy. Że innymi słowy, jedynym rozwiązaniem, czy panaceum na wszelkie bolączki współczesnej teologii i rozwiązanie ostateczne pytań, które nas nurtują, znajdziemy wyłącznie sięgając po jego dzieło. To na pewno nie jest moją intencją i ja sam tak osobiście nie uważam. Uważam, że Tomasz jest nie... To znaczy, no, jest partnerem naszej dyskusji, także współczesnej, czy przede wszystkim współczesnej, którego nie wolno nam lekceważyć, którego głos powinniśmy usłyszeć, którego może nam też zapewnić szkołę myślenia, od której warto wyjść, ponieważ ona pozwala widzieć całość, pozwala odnosić do siebie w sposób w miarę możliwości koherentny, spójny, różne elementy właśnie filozofii i teologii. Natomiast, no właśnie, jakie są słabości jego dzieła? Otóż, no pierwsza i taka zupełnie podstawowa, no to jest maniera scholastyczna, którą widać na każdej stronie jego dzieła. Przez to nie jest nam dzisiaj prosto się przebić. To był sposób myślenia, sposób organizowania swojego wykładu, który był bardzo przejrzysty w XIII, XIV, aż po XVI wiek, myślę, czy nawet dłużej. Niektórzy teologowie będą w taki sposób swoje myślenie organizować, ale dla nas jest to sposób wyrażania swoich poglądów, przez który nam się trudno dzisiaj przebija. Tomasz, ja mówiłem o tym, że mnie ujmuje właśnie tym swoim dystansem wobec paradoksów i błyskotek, ale my dzisiaj często sięgamy po książki po to, żeby się podniecić błyskotkami i my chcemy być zdobywani, my chcemy być porwani przez tekst, który czytamy, my chcemy jakiegoś doświadczenia, także nie wiem, estetycznego, czytając tekst. Tomasz tego w sobie nie niesie, Tomasz tego nie proponuje i to jest, myślę, że to jedna ze słabości Tomasza dzisiaj jako pewnego partnera naszej rozmowy. Druga sprawa, wydaje mi się, że też wyzwaniem dla każdego, kto chciałby się z Tomaszem zmierzyć i w związku z tym też go odnieść do tego, co współcześnie się dzieje, to jest rozległość. To jest rozległość jego dzieła. Policzono, że dzieła Tomasza, te autentyczne, to jest 9 milionów znaków, czyli to jest 9 razy Pismo Święte. W związku z tym, no tam w tym odnaleźć się ze swobodą pewną, no to jest pewne wyzwanie dla każdego teologa. Ojciec Kongar wspominał kiedyś w jednej ze swoich książek o tym, że potrzeba 9 lat, żeby przejść nowicjat związany z dziełem Tomasza. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć, która niektórym teologom czy filozofom wydaje się słabością. Przypomina mi się zresztą w związku z tym i to rozmowa, którą kiedyś odbyłem z Tomaszem Węcławskim. Zaprosiliśmy go wiele lat temu do Instytutu Tomistycznego, żeby też opowiedział o tym, w jaki sposób on odbiera Tomasza, co dla niego jest pewnym problemem w spotkaniu z Tomaszem. I on powiedział wtedy rzecz, która mi jakoś głęboko zapadła w pamięć. On powiedział, że to, co najbardziej go uwiera w spotkaniu z Tomaszem, to jakby pewna,
teraz dokładnie nie pamiętam, jak on to słownie sformułował, ale chodziło mu o to, że brak polemiczności jego dzieła, że Tomasz jest tak koncyliacyjny, że w pewnym sensie wszystkie poglądy w tym jego dziele są w stanie się zmieścić. I myślę sobie, kiedy się nad tym zastanawiam, że pewnie Tomaszowi Węcławskiemu chodziło wtedy o pewien taki brak profetycznej nuty w teologii. Bo to też będzie cechą wielu dwudziestowiecznych autorów, że będą chcieli z teologii uczynić pewne narzędzie do zmieniania rzeczywistości, do wpływania na rzeczywistość, prawda? Że teologia powinna być pewnym profetycznym słowem po to, żeby nam służyła do tego, żeby przemieniać rzeczywistość. I to pewnie o coś takiego mu chodziło, człowiekowi ukształtowanemu na tej tradycji dwudziestowiecznej niemieckiej przede wszystkim. Ja myślę, że rzeczywiście w przypadku Tomasza tak jest. Tomaszowi przede wszystkim zależy na tym, żeby zrozumieć rzeczywistość i ją adekwatnie wyrazić. Myślę, że jeśli patrzymy od strony tutaj takiej wrażliwości Tomasza, tak głośno myślę, może tutaj bracia, którzy są się ze mną nie zgodzą, to Słowo Boże ma być tym, co niesie w sobie ładunek profetyzmu. Teologia nie jest po to, żeby to słowo rozładować, ale żeby wpisać w całą rzeczywistość. Ona ma troszkę, nie zastępuje Słowa Bożego głoszonego w liturgii, nie zastępuje Słowa Bożego, które ma nas jakoś też nam się narzucić i zaatakować nas. Prawda? No tak tyle bym w związku z tym. Nie wiem, co sobie myśli święty Tomasz, kiedy nas słucha. Tym bardziej, że on już raczej ze swojej perspektywy to wie wszystko, czego my nie wiemy, więc... Ale myślę sobie, bo tak sobie pomyślałem po ludzku bardzo i po ziemsku, że mógłby być bardzo dumny z ojca Michała, bo pewnie Państwo zauważyli, że właściwie nawet krytykując, ojciec go pochwalił. Generalnie te wszystkie wady to są takie pozorne wady, bo to właściwie to my nie dorastamy do Tomasza. A to piękne jest. Pewnie do jednej rzeczy bym miał ochotę troszeczkę zapolemizować, ale może, bo z drugiej strony kusi mnie drugie pytanie, które ojcu chciałem zadać. I może jednak je najpierw zadam, bo okej, Tomasz jest wspaniały i wyjątkowy. Kogo ojciec widzi oprócz Tomasza jako niewątpliwie ważnego? Bo ojciec powiedział, że jednak nie można wyrzucić wszystkiego i zostawić Tomasza. Pozostając przy wielkich mistrzach, tych takich sprawdzonych już w ogniu historii teologii, czyli odkładając na bok może te różne dwudziestowieczne dyskusje, to ja bym powiedział tak, to oczywiście będzie bardzo osobista odpowiedź. Mi bliski jest pomysł, czy można nawet wręcz powiedzieć projekt teologii, który był wiele lat temu zaproponowany przez ojca Legium, francuskiego dominikanina, wykładowcy Saint-Chouard, który później był przez wiele lat dyrektorem Instytutu Istina w Paryżu i w związku z tym angażował się w pracę ekumeniczną, szczególnie jeśli chodzi o związek chrześcijaństwa zachodniego z kościołami wschodnimi, to tutaj bardzo, bardzo wiele wniósł. Więc on napisał książkę w latach 70., która była zatytułowana Tajemnica Ojca, gdzie próbował właśnie sformułować pomysł na teologię, pomysł na teologię w odniesieniu do XIX i XX-wiecznych nurtów filozoficznych. On miał odwagę osądzić filozofię, wychodząc z pozycji teologicznej. I w tym właśnie swoim pomyśle miał trzech wielkich patronów. Ja tu idę za pomysłem ojca Legium, bo on mi się wydaje bardzo przekonujący i trafny. Jeden to był oczywiście święty Tomasz, to już wiem, ale to zostawmy go na boku. Ireneusz z Lyonu i Maksym Wyznawca. Jako dwaj wielcy mistrzowie, w odniesieniu do których razem ze świętym Tomaszem możemy próbować stworzyć taką interpretację rzeczywistości, która będzie otwarta, w której będzie bardzo wiele, że tak powiem, powietrza,
która będzie także pojednawcza w stosunku do teologii wschodu, nie? Ale równocześnie będzie szansą na to, żeby jednak ogarnąć całą rzeczywistość, żeby ją w całości zrozumieć. Oczywiście, no, kiedy pytamy o wielkich mistrzów, no to Państwo też rozumiecie, że kiedy mówimy święty Tomasz z Akwinu, to w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że to jest święty Augustyn, tylko trochę, tak bym powiedział, zamieniony na inny sposób organizacji swojej myśli. Traci przy tym Augustyn te wszystkie miejsca, które w jego dziele wspominamy jako, bym powiedział, te prześwietlone światłem łąki, prawda, na których chce się długo przebywać, ale z drugiej strony myślę, że też w jakiejś mierze zyskuje dzięki świętemu Tomaszowi, bo wtedy no, nie jesteśmy zdani też na te fragmenty jego dzieła, które są takim ciężkim kluczeniem wobec pewnych spraw, zanim on do tych różnych dolin swoich, czy wzgórz prześwietlonych światłem dojdzie. Więc oczywiście na dnie świętego Tomasza jest też niemalże w całości, trochę z innymi akcentami, ale święty Augustyn. Są też, i oczywiście o tym musimy pamiętać, są też ojcowie wschodu, są ojcowie kapadoccy, którzy dla Tomasza byli niezwykle ważni, i Jan Damasceński. Ale mówię, jeśli miałbym tak w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć, kto wydaje mi się tutaj, którzy ojcowie powinni być filarami, to za ojcem Legiu chciałbym powtórzyć Ireneusz Maksym i Tomasz z Akwinu. Pięknie, dziękuję. Rzeczywiście tak, jak dla mnie, powiało jeszcze większą pełnią. Takie pytanie, jak ojciec wie, jeszcze miałem trzecie w tych takich zaczepkach. I to myślę, że też nam się jakoś układa, kiedy zobaczyliśmy właśnie pomysł na to, że Tomasz, choćby to, że u Tomasza, myślę, że to jest ważne, żeby to wydobyć, że u Tomasza rzeczywiście jest obecny Augustyn właśnie, nie jako przeciwstawność, a jako ważny autorytet, do którego Tomasz się odwołuje. Nawet jeśli w dialogu niekiedy krytycznym, to też jest, myślę, jakoś piękne w rozwoju tradycji, prawda, że z mistrzami się dialoguje, niekoniecznie zawsze przytakując. To mam takie pytanie właśnie trochę może brzmiące niemądrze, ale jakoś tak strasznie często ten stereotyp funkcjonuje. Tomasz to arystotelizm chrześcijański. Czy Tomasz jest tak do końca arystotelikiem? Państwa, zanim ja się spróbuję zmierzyć z tym pytaniem, to może zaproszę Państwa na 7 marca do nas, do Kościoła Dominikanów. O 17 będziemy wspólnie cieszyć się uroczystością świętego Tomasza przy ołtarzu, a potem będzie wykład ojca Pawła Krupy, który jest zatytułowany Arystoteles na ambonie ze znakiem zapytania. I ojciec Paweł opowie nam wtedy o kaznodziejstwie świętego Tomasza. Więc od tego czuję, że powinienem zacząć i chciałbym zacząć. Natomiast, proszę Państwa, ja myślę, że to tak mi się wydaje. To zresztą tutaj prosiłbym braci o sprostowanie, jeśli błądzę, ale w moim odczuciu znacznie łatwiej jest wskazywać na związek świętego Tomasza z Augustynem na przykład, jako, bym powiedział, tym teologiem zupełnie kluczowym dla średniowiecza, niż w taki sam sposób dokonywać identyfikacji z pewnymi nurtami filozofii. Ponieważ teologia to są pewne rozwiązania, które w obrębie wiary już są przyjęte, zaakceptowane, które jednak w dość podobny sposób się artykułuje. W przypadku Arystotelesa jasne, że Tomasz ma wielką atencję dla tego starożytnego mistrza. To jest zresztą epoka, kiedy pisząc filozof wiadomo, że to chodzi o Arystotelesa, ale to jednak jest narzędzie. To jest jednak narzędzie, które jest używane do tego, żeby dać pojęcia, żeby dać język. Tomaszowa koncepcja bytu podejmuje jakby podstawowe intuicje Arystotelesa,
ale do, wyprowadza jej jakoś jednak poza to, co on przynajmniej jasno widział jako rozwiązanie. Oczywiście wśród badaczy Arystotelesa do dziś trwają spory, jak blisko można usytuować sposób myślenia Arystotelesa wobec tego, co później zobaczy Tomasz i w jaki sposób byt będzie interpretował Tomasz. Natomiast jasne jest, że tak daleko Arystoteles nie doszedł. Zresztą pamiętajmy też, że to jest zresztą, właśnie na tym polega wielkość średniowiecza, że średniowiecze jednak nie myśli takimi klubowymi sporami i przynależnościami. To XIII wiek to nie jest jakaś walka arystotelików z platonikami na przykład. W zasadzie wszyscy wielcy autorzy czasów Tomasza i Bonaventura i Albert Wielki, oni są wykształceni na Arystotelesie i oni się do niego odwołują jako do narzędzia. Natomiast oni wszyscy myślą kwestią do rozwiązania. W związku z tym to z pewnym zdumieniem można spostrzegać, że Tomasz w swoim komentarzu do sentencji, to jest dzieło, które najlepiej się nadaje do tego typu porównań, bo i Bonaventury mamy komentarz do sentencji Alberta, jest w stanie w jednej kwestii to iść za Bonaventurą, jeśli chodzi o rozwiązanie, które przyjmuje, a w kolejnej kwestii w zasadzie rozwiązanie Bonaventury umieścić w zarzutach, z którymi polemizuje, bo inaczej rozstrzega kwestie. Bardzo podobnie jest właśnie, jeśli chodzi o tą przynależność do jakichś tych klubów filozoficznych, kiedy my trochę właśnie tutaj badamy, czy arystotelik, czy platonik. No, proszę Państwa, to są uzasadnione też badania i one też nam coś pokazują, to nie wszystko bez sensu. Ja tak nie chcę też tego prosto podsumować, ale uważajmy, pamiętajmy, że to jest trochę anachroniczne, to znaczy, że autorzy tego czasu w taki sposób nie myślą, w taki sposób nie podchodzą do swojej analizy rzeczywistości. Ich po prostu interesuje, żeby jak najbardziej adekwatnie, już niezależnie od tego, z jakiego klubu tam biorą sobie narzędzia, opisać rzeczywistość. No i proszę Państwa, to też jest niesamowite. Tak, to jest niesamowite i strasznie ważne, że zabrzmiało. W ten sposób tak płynnie doszliśmy do takiej czwartej zaczepki, nie zaczepki, no bo w końcu się tak strasznie nie zaczepiamy. Bo tutaj miałbym ochotę tak trochę zapytać o, niejako nawet troszeczkę jakby podsumowując, bo ciągle się wokół tego obracamy. Tomasz jest nam pokazywany nie od dziś w tradycji Kościoła katolickiego rzymskiego jako taki szczególny mistrz właśnie tej syntezy tradycji. No to właśnie, w kontekście tego, co powiedzieliśmy i o Tomaszu, i o tym, że jest jeszcze coś dookoła Tomasza, to jakie to myślenie jest rzeczywiście takie chrześcijańskie i katolickie, nie w sensie wąskokonfesyjnym oczywiście, bo nie o to nam, mam nadzieję, chodzi, tylko rzeczywiście katolickie w sensie katcholon, w sensie łapania w miarę możliwości całości tego, co nam przekazano w tradycji. Ojciec już mówił o tym, że prawda, ta synteza, odwołanie do tradycji i ta pewna prostota wykładu. Czy coś jeszcze wychodzi nam z Tomasza, co go czyni jakimś takim rzeczywiście sztandarowym katolikiem? Marek sprytnie mnie tutaj wyprowadza na wody, na których w zasadzie powinienem się utopić. To znaczy, no, proszę Państwa, na pewno chodzi o wodę. Nie. Natomiast, proszę Państwa, no, ja może to wszystko w związku z tym sprowadzę do takich właściwych rozmiarów, na które mogę się odważyć tutaj, żeby pozwolić sobie mówić o tym, co wydaje mi się katolickie, czy czego Tomasz uczy nas o tradycji katolickiej. Otóż w mojej książce ja w zasadzie próbuję postawić trzy tezy w związku z jego dziełem, czy raczej no, pokazać, że trzy tezy, które znajdujemy w jego dziele, powinny dziś dla nas we współczesnej teologii, kiedy próbujemy myśleć o tajemnicy Boga, być szalenie ważne. No, pierwsza, zresztą to są rzeczy dość oczywiste dla tych, którzy się Tomaszem interesują. Pierwsza dotyczy relacji natura-łaska, w związku z tym
dotyczy relacji rozum-wiara. Otóż w odróżnieniu od autorów protestanckich, którzy bardzo często będą, myśląc o relacji natura-łaska, mieć gdzieś tam w tle Pawłowy schemat prawo-Ewangelia, że to mamy prawo, które jest złe, które należy odrzucić, i mamy Ewangelię, która nas wyzwala z tego złego prawa. W związku z tym ta natura powinna być niejako zastąpiona przez porządek Ewangelii. Autorzy katoliccy, no i tutaj Tomasz jest tego znakomitym wyrazicielem, sztandarowym wyrazicielem, tak mogę powiedzieć, no myślą o tej relacji przez pryzmat także Pawłowego zresztą modelu stworzenie, które jest dobre, które już tak naprawdę zawiera w sobie no niezmiernie wiele światła, nowe stworzenie, które jest doprowadzeniem do pełni całego porządku właśnie stworzonego. No i to jest w związku z tym ta pierwsza teza, którą w dziele świętego Tomasza znajdujemy obronioną na bardzo różnych częstotliwościach, w bardzo różnych częściach jego projektu filozoficznego i teologicznego, i ona wciąż, wydaje się, powinna nas inspirować. No trudno znaleźć coś w historii teologii, co byłoby tak tutaj konsekwentne i nośne, jeśli chodzi właśnie o tę tezę. Druga sprawa związana jest z koncepcją Boga. Otóż, proszę Państwa, Tomasz z Akwinu to jest obrona Boga, który naprawdę jest inny niż cały stworzony świat. Który jest transcendentny, mówiąc językiem filozoficznym. I znów jest to teza bardzo konsekwentnie przez całe dzieło przeprowadzona. Możemy wzruszyć ramionami, no cóż, to takiego jest, prawda, że Bóg jest całkowicie inny niż cały stworzony świat. No wydaje się, że to powinna być prawda, która jest wyssana z mlekiem matki przez chrześcijańskiego teologa. Otóż, proszę Państwa, to nie jest takie proste, bo to właśnie żyjemy w czasach, kiedy w zasadzie od XIX wieku podstawowe eksperymenty teologiczne wiążą się z próbą przedefiniowania relacji między immanencją i transcendencją, przedefiniowania relacji między Bogiem a stworzonym światem. W moim przekonaniu te wszystkie eksperymenty, które Hans King nazywał w ogóle pewną propozycją teologicznego rewizjonizmu, one muszą nas wyprowadzić poza tradycję Kościoła, przynajmniej taką tradycję Kościoła, którą znamy z pierwszego tysiąclecia, którą formułowała, znaczy sobory pierwszego tysiąclecia sformułowały dla nas koncepcję Boga, która w moim przekonaniu jest obroniona przez koncepcję transcendencji Tomasza, niekoniecznie jest obroniona przez koncepcję transcendencji, które odwołują się czy to do teologii procesu, czy to do teologii dialektycznej. I to jest druga teza, i to jest jakby no ten katolicyzm właśnie, którego uczy nas, czy pomaga nam obronić święty Tomasz. I trzecia teza to jest teza, która wiąże, w zasadzie wypływa z tej drugiej, ale dotyczy pola chrystologii, pola myślenia o tajemnicy Chrystusa, otóż i historii zbawienia w związku z tym. Tomasz uczy nas takiego myślenia o tajemnicy Chrystusa, kiedy rozumiemy, że wcielenie jest wolną inicjatywą Boga. I w związku z tym, w związku właśnie z wolnością tego czynu Boga, którym możemy się cieszyć w Chrystusie, my możemy zachwycać się tym, co się stało. Jakby właśnie wolność tego, czego dokonał dla nas Bóg w Chrystusie, jest podstawą do okrzyku zachwytu nad całym stworzeniem, a nie pewnym problemem teologicznym, z którym musimy sobie poradzić, bo zaczynamy myśleć o tym, że to wcielenie mogłoby nie być. To znowu jest, a ta trzecia teza, wydaje mi się, że to jest najbardziej taką niepopularną czy trudną dla niektórych nurtów współczesnej teologii tezą do przyjęcia, a wydaje mi się, że Tomasz ma tutaj dla nas ważne argumenty, które mogą nam pomóc zrozumieć, dlaczego warto się na jego perspektywę otworzyć.
Dzięki. Myślę, że powoli chyba zmierzamy do takiego wygaszenia tego bezpośredniego dialogu wyłącznie między nami, żeby tak znowu za bardzo Państwa nie przemęczyć, ale właśnie u tego finału myślę, że mogę zapytać o to coś, co mi tak trochę chodziło po głowie i kiedy czytałem, i kiedy teraz ojca słucham. Tu w jednym z tekstów książki ojciec w pewnym momencie zestawia sposób patrzenia na historię zbawienia, także w kontekście tego, o czym ojciec powiedział przed chwilką, spojrzenie świętego Bonaventury i spojrzenie świętego Tomasza, jako spojrzenie mistyka i spojrzenie filozofa. Bardzo pięknie nam ojciec też pokazuje, że te spojrzenia są jakoś komplementarne, mają swoje wartości, ale też mają swoje zagrożenia, prawda? I tam też wybrzmiewa to, co wydaje mi się brzmiało teraz, jak ojciec mówił, że Tomasz przed pewnymi zagrożeniami na schronie. Natomiast taki problem, który u mnie się kołacze, kiedy tego słucham, i który się kołatał, kiedy ojciec mówił też o tej takiej ogromnej, niemanipulacyjnej prostocie Tomaszowego wykładu. Co z paradoksem? Bo tak jak ojciec mówił o paradoksie, wydawało się, że myśli o nim ojciec głównie jako o pewnej takiej sztuczce, która ma nas uwieść i być może nie wiadomo, gdzie zaprowadzić. A czy my możemy jednak inaczej mówić w ogóle o Bogu niż poprzez paradoksy i czy próba bycia zbyt filozoficznie klarownym nie jest też niebezpieczna? Nie mówię, że Tomasz to robi, ale trochę mam kłopot, czy rzeczywiście być może ojciec na to odpowiada po prostu pokazując, że nie tylko Tomasz właśnie, że... Bo ja na przykład mam taki trochę kłopot nawet z tym, co ojciec powiedział o tej niekonieczności wcielenia. Oczywiście ono jest niekonieczne, bo jest wolne, ale czy... Gdyby przyłożyć do tego perspektywę Dunsa Scota na przykład, prawda, z tym wcieleniem, które było zamyślane przy stworzeniu. Czy to naprawdę przeszkadza wolności? Jedno i drugie jest w wolności. Może mamy tu do czynienia jednak z taką paradoksalnością Pana Boga, który mógł coś zamyślić od samego początku i wcale nie znaczy to, że prawda, boskie zamyślenie nie oznacza fatum. Jak w Ewangeliach czytamy, że musiało się coś stać, żeby się wypełniły pisma, to nie znaczy, że działa tutaj ślepy los, który ciąży. Może czegoś nam tu brakuje troszkę, jeżeli chcemy wszystko zanadto wyklarować. Czy u Tomasza jest, widzi ojciec właśnie to zatrzymanie jednak też prawdy paradoksu? Tak, no to jest bardzo, bardzo istotne pytanie, myślę, które dotyczy takich podstaw myślenia, istoty metodologii świętego Tomasza. Ja może się wytłumaczę z tego swojego tekstu, który można znaleźć w książce. To jest... Ja przyznam się, że ja tam troszkę w odróżnieniu od Tomasza pozwoliłem sobie na taką malutką manipulację. Niestety. I pewne rzeczy wyostrzyłem. Tak, więc właśnie. Nie aspiruję do tego, żeby być Tomaszem właśnie. Uczę się od niego. I pewne rzeczy wyostrzyłem, to znaczy próbowałem skontrastować Tomasza z Bonaventurą w taki sposób, że wziąłem Tomasza z tego początku jego dzieła i skontrastowałem z Bonaventurą, natomiast już tekst jest krótki, to zresztą jest wykład, który przy jakiejś okazji miałem możliwość wygłosić. W związku z tym ja już nie chciałem go obciążać i robić takiej szczegółowej egzegezy, która by pokazała, że Tomasz pod koniec swojego życia on w jakiejś mierze właśnie przechodzi na tę pozycję Bonaventury i zaczyna myśleć o historii zbawienia, bo właściwie jak gdyby właśnie w bardzo podobny sposób do Bonaventury. W tym, co mówię, to jakby się zawiera już zalążek, dlatego o tym mówię, moje odpowiedzi na pańskie pytanie, to znaczy ja myślę, że te różne perspektywy, które mogą nam pomóc w zrozumieniu tajemnicy Boga, tajemnicy świata, tajemnicy człowieka, dla Tomasza one w jakiejś mierze będą perspektywami i. Przy czym, kiedy próbujemy
je zestawić razem, to za każdym razem powinniśmy spróbować wskazać precyzyjnie rację formalną, która pozwala nam myśleć w taki sposób i rację formalną, która pozwala nam na tę samą rzeczywistość patrzeć w taki sposób, że prowadzi nas to do uzupełniającej innej odpowiedzi. Innymi słowy, Tomasz w swojej twórczości konsekwentnie walczy o to, żeby nie znieść zasady niesprzeczności. Dlatego, że zniesienie zasady niesprzeczności to w gruncie rzeczy jest decyzja na to, że przestajemy być w stanie dalej sensownie mówić o tej rzeczywistości, o której mówimy. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, no ci z Państwa, którzy jakoś próbowali się zmierzyć z dziełem Tomasza, to na pewno to doświadczenie mają, że jak sięgniemy po dzieło Tomasza, żeby Tomasza zapytać o jakiejś ważnej kwestii, no to bardzo często jest tak, że od razu trafiamy na odpowiedź, która będzie mówiła, że z jednego punktu widzenia to należy na to pytanie odpowiedzieć tak, a z drugiego punktu widzenia należy na to pytanie odpowiedzieć tak. Ale teraz to z jednego punktu widzenia i z drugiego punktu widzenia to jest właśnie unik paradoksu i obrona zasady niesprzeczności. Dlaczego jakby ten sposób myślenia Tomaszowy jest ważny? No dlatego, że ja jestem tutaj głęboko przekonany, że kiedy pozwalamy sobie na to, żeby się zdyspensować z zasady niesprzeczności, no to niestety decydujemy się też wejść w język, który już nam pozwala dokładnie niemalże wszystko powiedzieć. To znaczy po prostu i w związku z tym w taki sposób zaczynają grać pojęcia, że zacierają się między nimi granice, zacierają się między nimi znaczenia. Ja myślę, że oczywiście to jest tak, że droga paradoksalnego myślenia ma swoją historię w tradycji Kościoła. Skąd się też wziął paradoks? Jeśli tak mogę jeszcze słowo powiedzieć, no to w dużej mierze, to Luther jest tutaj bardzo dobrym przykładem takiego paradoksalnego myślenia, on dla teologii nowożytnej stanie się wielkim mistrzem, opracowanym później spekulatywnie przez kogoś, kto niejako za nim podokręca filozoficznie wszystkie śrubki przez Hegla. Luther będzie proponował nam wejście w paradoksalne myślenie, dlatego że jego zdaniem to jest obrona teologii negatywnej. Jeśli my chcemy nie sprowadzać Boga do poziomu tego, co jesteśmy w stanie zrozumieć, no to musimy zgodzić się na to, że zachowujemy język dialektyczny, który pozwala nam mówić zarazem, pod tym samym względem, o Bogu to i to, to i coś przeciwnego, to i nie to. Dlaczego? Dlatego, że świat jest w sprzeczności z Bogiem. W związku z tym jedynym językiem, który jest w stanie uchwycić to wkraczanie Boga w ten nasz świat, to jest język, który będzie przedstawiał Boga i jego rzeczywistość subkontralnie. No ale proszę Państwa, no, taki sposób myślenia, tak jak mówię, musi nas w którymś momencie wyprowadzić poza, rozmyć pewne pojęcie i poza zasadę sprzeczności. No a druga też niezwykle istotna sprawa, co widać w teologii dialektycznej, to wielokrotnie było wykazywane, że to musi nas także doprowadzić do takiego sposobu myślenia o Bogu, że zaczynamy niestety widzieć i jasną stronę Boga, i ciemną stronę Boga. Bóg nam tłumaczy doskonale całą rzeczywistość, ale zaczyna tam niepokojąco w jego naturę wręcz być wpisana jakaś tajemnica ciemności. Tak bym o tym powiedział. Natomiast żeby jeszcze skończyć takim punktem bardziej bym powiedział trochę większego otwarcia wobec dialektyki. Ja myślę, że język dialektyki to w jakiejś mierze jest też wynik innego społecznego tła teologii. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że dialektyczny język możemy znaleźć także u Pseudo-Dionizego. Pseudo-Dionizy to jest wielki mistrz dialektycznego języka wcześniej, prawda, przed Lutrem. Można powiedzieć, że ja tutaj
trochę za późno sięgam po tego typu sposób myślenia, ponieważ możemy tam znaleźć, możemy znaleźć wcześniej jakby tego typu świadectwa. Ale proszę, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że no właśnie pseudo-Dionizm jest o tyle tutaj dobrym przykładem, że on nam pokazuje, że nie wiem, czy się Pan Marek ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że jest to autor, którego pomysł na teologię i w związku z tym na język, którego używamy w teologii, jest taki, że to ma być trampolina, która nam pozwoli jak najszybciej się odbić po to, żeby wejść w doświadczenie. My mamy jak najszybciej jak gdyby opuścić tą krainę tego, co sensownie jesteśmy w stanie powiedzieć o rzeczywistości, po to, żeby wykorzystać to jako trampolinę, która od razu wypycha nas w tajemnicę Boga. I stąd dialektyka, która mówi tak i nie zarazem, ona w ten sposób może nam się przysłużyć. Tomasz, pseudo-Dionizy, jak no, ciągle trwają dyskusje, kim był, ale jedno jest pewne, że mamy do czynienia z kimś, kto pochodzi z tradycji monastycznej. No, taki zresztą jest w tym czasie wschód, tam się uprawia teologię. Klasztorach. Natomiast w przypadku Tomasza my mamy do czynienia z kimś, kto żyje w klasztorze, ale zarazem jest kimś, kto jest mistrzem uniwersytetu średniowiecznego, na którym teologia jest królową nauk. I w pewnym sensie jest punktem dojścia całej interpretacji rzeczywistości. To znaczy w teologii mamy postawić kropkę nad i. W związku z tym my musimy ten język, którego używamy, jak gdyby do końca wytrzymać i wykorzystać po to, żeby w miarę możliwości w sposób spójny, koherentny wyjaśnił nam całą rzeczywistość. A to się wiąże z tym, że no nie wolno nam znieść zasady niesprzeczności i pozwolić sobie na to, żeby użyć języka wyłącznie jako trampoliny. Na końcu Tomasz, to Tomasz może sobie na to pozwolić, powie to wszystko w słowach. Że w tym momencie znalazłem ziarno, które za tą słomą stoi. No ale to właśnie, no to najpierw trzeba spokojnie, cierpliwie, niedialektycznie, z uszanowaniem zasady niesprzeczności, przejść wszystkie najważniejsze prawdy filozoficzne i teologiczne. I Tomasz będzie w stanie to zrobić z prawdą o Trójcy Świętej włącznie. Bardzo dziękuję. Znów bardzo, bardzo takie przekonujące. Ja dziękuję za takie dwie rzeczy. Znaczy pierwsza, że ojciec przypomniał rzeczywiście tego Dionizego, bo mnie, broń Boże, nie chodziło o Hegla, kiedy myślałem o paradoksach. I nawet powiem więcej, mnie się wydaje osobiście, że właśnie problem z Heglem jest chyba trochę taki, że on w gruncie rzeczy wypada z paradoksu mimo wszystko. Czy za bardzo racjonalizuje tą prawdę, która u Dionizego właśnie ma nas wyrzucać w doświadczenie Boga, które i tak jest ponad nasze gadanie, a wydaje się, że Hegel próbuje to jednak jakoś pojąć, to niepojęte, i dlatego jest ten problem. No tak sobie na gorąco myślę, to kojarząc. Natomiast no, dziękuję też za tą myśl, że mogę dalej kochać Bonawenturę i nie wyrzucając Tomasza oczywiście z domu, bo gdzieś się tam spotykają, to bardzo, bardzo fajne jest. Thank you.